Cześć. Witam Cię w kolejnym odcinku na kanale Ciekawostki i Inne Dziwy. Jest to drugi odcinek z serii poświęconej genialnym polskim odkrywcom i naukowcom. Jeżeli nie widziałeś wcześniejszego, to zachęcam do obejrzenia właśnie również tamtego odcinka. Przedstawiłem tam postać Stefana Drzewieckiego, konstruktora pierwszej na świecie łodzi podwodnej silnikiem elektrycznym i pioniera lotnictwa. Według mnie bardzo ciekawy odcinek i zachęcam do obejrzenia. W tym zaś odcinku zapoznamy się z historią Kazimierza Pruszyńskiego, który przegonił słynnych braci Lumière, i to o nim właśnie powinniśmy uczyć się w szkołach, gdy mówimy o twórcach telewizji. Urodził się on 4 kwietnia 1875 roku w Warszawie. Można o nim powiedzieć, że był to polski przedsiębiorca, operator filmowy, reżyser, inżynier, a także wynalazca. Kazimierz Pruszyński. To konstruktor pionierskich aparatów kineumatograficznych oraz kamer filmowych. Był urodzonym optymistą, wierzył, że jeśli pojawią się kłopoty, to są one tylko przejściowe. Już w wieku 10 lat budował różnego rodzaju proste mechaniczne zabawki, z czasem były one coraz bardziej skomplikowane. Inspirował się istniejącymi wynalazkami, ale nigdy nie powielał tego, co zrobili inni. Starał się znaleźć swój własny sposób na stworzenie urządzeń, które mogłyby być przydatne na co dzień. Uzyskał on w sumie aż kilkadziesiąt patentów i nazywany jest kolumbem kino, kinematografii. Swój aparat do rejestracji i odtwarzania filmów, tzw. pleograf, stworzył już na kilka miesięcy właśnie przed tym wspomnianymi braciami Lumière. Jest on też między innymi twórcą pierwszej kamery ręcznej, a także pierwszego polskiego filmu fabularnego. Kazimierz Pruszyński swoją edukację rozpoczął w Warszawie, tam ukończył gimnazjum. Rodzice jednak zauważyli jego zainteresowanie naukami ścisłymi, wysłali go na uczelnię w Belgii. Tam już jako student dał się poznać jako utalentowany wynalazca. Skonstruował w 1894 roku swój pierwszy aparat do rejestracji i odtwarzania filmów, właśnie wspomniany pleograf. Była to dość, dosyć prymitywna kamera, robiąca 50 zdjęć na sekundę. Jednak, co warto tutaj zauważyć, że wcześniejsze, dostępne urządzenia do rejestrowania, właśnie takich ruchomych obrazów tak zwanych, potrafiły zrobić tylko od 16 do 25 zdjęć na sekundę. Przez co, właśnie po w seansach, yy, które były filmy nakręcone tamtymi kamerami, Ludzi właśnie bolały oczy i głowa, dlatego właśnie konstrukcja Polaka była znacznie lepsza, ponieważ kamera była w stanie nagrać dwa razy, nieraz nawet i trzy razy więcej zdjęć niż ich konkurencyjne urządzenia i w ten sposób właśnie można było wyeliminować w znacznym stopniu te właśnie nieprzyjemne objawy, typu bóle głowy po seansach i tak dalej. Pierwsze filmy były bardzo krótkie, trwały najwyżej kilkadziesiąt sekund, były oczywiście czarno-białe i bez dźwięku. Nie opowiadały one żadnych historii, a rejestrowały jedynie właśnie po prostu życie codzienne, zabawę na ślizgawce w parku, czy na przykład ruch uliczny, bądź wyścigi konne. Po zakończonej nauce na politechnice w Belgii, powrócił do Warszawy i wynalazł tu kolejny aparat. Był to tak zwany ekspedytor uniwersalny. Miał być urządzenie to. Miało być pomocne w funkcjonowaniu wydawnictwa ojca, który był redaktorem gazet. Urządzenie to służyło do seryjnego składania gazet i adresowania ich dla renumeratów. Za twórców kinematografa uznaje się francuskich wynalazców braci Lumière. Stworzyli oni to urządzenie w 1895 roku, ale nawet właśnie jeden z tych słynnych braci Lumière mówił o Kazimierzu Pruszyńskim w ten sposób. Byłem wraz z bratem twórcą filmu francuskiego, ale istniał również pewien Polak, który nas znacznie wyprzedził. Polak swój pleograf, czyli swoje urządzenie do nagrywania, stworzył w 1894 roku, a więc rok przed Francuzami. No jednak niestety to ich wynalazek przyćmił dzieło Polaka. Ale jeżeli mówimy właśnie o Prusickim, to jego pierwsza, to On stworzył pierwszą na świecie ręczną kamerę, i ona właśnie zrewolucjonizowała, jak na tamte czasy, nagrywanie filmów. Umożliwiała ona właśnie kręcenie filmów dokumentalnych i reportaży. Za jej pomocą kręcono na przykład kroniki z frontów I wojny światowej. Przełomowym wynalazkiem Kazimierza Pruszyńskiego była właśnie wspomniana pierwsza na świecie ręczna kamera filmowa. Nosiła ona nazwę aeroskopu. Później kolejnym wynalazkiem był tak zwany Bipaleograz, stworzony w 1899 roku. W urządzeniu tym użyte były dwie taśmy filmowe i dwa obiektywy. Naprzemiennie rzucały obraz na ekran i dzięki temu migotanie i drganie obrazu zostało jeszcze bardziej ograniczone. Tym razem pokaz Pruszyńskiego spotkał się z aprobatą, a o właśnie o jego pokazach pisano szeroko w prasie i zapraszano ludzi na kolejne pokazy. Polak wynalazł system, który umożliwiał równomierny, skokowy przesuw taśmy filmowej, co minimalizowało drgania, wy wyeliminował też wady migotania obrazu podczas emisji filmu, a urządzenie to nazywało się obutratorem. Niestety przez wiele lat zarówno osoba Kazimierza Pruszyńskiego, jak i jego wkład w rozwój kinematografii pozostawał zapomniany. W 1901 roku Pruszyński założył pierwszą w historii polskiej kinematografii rodzimą wytwórnię filmową o nazwie Towarzystwo Udziałowe Pleograf. Sześć lat później, w 1907 roku, rozpoczął pracę nad swoim kolejnym wynalazkiem aeroskopem a więc pierwszą na świecie ręczną kamerą filmową. O napędzie automatycznym. Urządzenie to weszło do seryjnej produkcji w Anglii. W latach 1908-1910 przebywał we Francji, gdzie kontynuował tę pracę, uzyskując w 1909 roku francuski patent, właśnie na to wspomniane urządzenie. Wynalasta zaprezentował tą kamerę 27 grudnia 1910 roku i filmował właśnie wtedy. Paryskie ulice zjadącej jadącej dorożki. W 1911 roku wynalazca przeniósł się do Wielkiej Brytanii i uzyskał tam angielski patent aeroskopu. Znalazł, znalazł też inwestorów, i tak jak pisałem, i tak jak mówiłem wcześniej, produkt został ten wdrożony do seryjnej produkcji i uruchomiono właśnie sprzedaż. 22 czerwca tego samego roku, czyli 1911. W Londynie nakręcił aeroskopem pierwszy polski reportaż filmowy z koronacji angielskiego króla Jerzego V. W 1915 roku, gdy wybuchła pierwsza wojna światowa, wyjechał wraz z żoną do USA. Tam założył własną wytwórnię ręcznych kamer Oko, ale niestety na drodze naszego genialnego konstruktora stanął kryzys gospodarczy. Wyprodukowane pierwsze 100 egzemplarzy urządzeń. Które nie zdążyły jeszcze trafić do sprzedaży, własnoręcznie zniszczył. Yy, zniszczył je właśnie dlatego, aby no, nikt nie mógł skopiować jego pomysłu. W listopadzie 1919 roku Polska odzyskała niepodległość, a państwo pruszyńscy razem z dziećmi postanowili wrócić do wolnej już wtedy Polski. Kazimierz kontynuował swoją działalność w kraju, chciał rozpocząć seryjną produkcję aparatów kinematograficznych. Chciał po prostu sprawić, żeby Polska zdobyła dominującą pozycję, jeżeli chodzi o wytwórstwo, produkcję kamer i tego typu urządzeń. I to właśnie tutaj zacytuję jego słowa, że chciał, aby mogła Warszawa rzucić na rynki tyle aparatów kinematograficznych, by przodownicze w tej gałęzi zdobyła stanowisko w Europie. A więc no, marzyła mu się takie polskie Hollywood. Może nie chodzi o realizację filmów, chociaż to zapewne też miał w planach, ale to akurat bardziej chodziło o produkcję i sprzedaż. W 1922 roku udało mu się powołać w Warszawie centralną europejską wytwórnię kinematografu amatorskiego inżyniera pruszyńskiego, która, ma urzeczywistnić, która miała urzeczy, urzeczywistnić zamiary konstruktora, i wdrożyć właśnie je w Polsce do seryjnej produkcji. Z jego wynalazków można wymienić jeszcze takie rzeczy, jak kinofon. Czyli system jednoczesnej emisji obrazu i dźwięku. Wynalazca rozpoczął w 1907 roku realizację pierwszych filmów dźwiękowych. Innym wynalazkiem była wspomniana już wcześniej ręczna kamera, tak zwane oko. Była to właśnie tania i łatwa w obsłudze ręczna kamera filmowa, mająca za zadanie popularyzację wśród społeczeństwa kręcenia amatorskich filmów. Kolejnym wynalazkiem był telefot. A więc urządzenie pozwalające przesyłać obraz na odległość, działające na zasadzie dzisiejszej emisji telewizyjnej. Tu jeszcze warto wspomnieć o urządzeniu zwanym Stereos, czyli to był aparat stereoskopowy. Pierwsza w historii maszyna do wyświetlania na ulicy lub ścianach wieżowców obrazów oraz publicznych reklam. Jeszcze innym urządzeniem był autolektor, a więc urządzenie. Yy, Urządzenie to wynalazł w czasie niemieckiej okupacji Polski. Umożliwiało ono czytanie tekstu osobom niedowidzącym. Opracował wtedy też własnej konstrukcji projektor i reflektor skupiający jego światło. Po wybuchu II wojny światowej, podczas okupacji Polski, podjął, podjął działalność konspiracyjną. Został wówczas po raz pierwszy aresztowany, ale po 10 dniach został zwolniony. Wynalazca wraz z żoną Doroti córką, został ponownie aresztowany przez Niemców w trakcie trwania Powstania Warszawskiego. 22 sierpnia 1944 roku wywieziony został do obozu koncentracyjnego w Gross-Rosen. Zmarł niestety jako więzień w wieku 70 lat właśnie w niemieckim obozie koncentracyjnym. Tutaj warto jeszcze dodać, że jego śmierć miała niestety miejsce kilka dni przed wyzwoleniem obozu, a więc nie zabrakło zbyt wiele, żeby doczekał się wolności w tym odcinku to już jest koniec zapraszam do subskrypcji kanału, dla tych którzy nie chcą przegapić kolejnego odcinka zachęcam do wciśnięcia magicznego dzwoneczka, który informuje o pojawieniu się nowego odcinka to był drugi odcinek z serii poświęconej polskim wynalazcom teraz w dalszej, w kolejnym, w kolejnym tygodniu pojawi się odcinek związany bardziej ze starożytnymi cywilizacjami tak przez jakiś czas na przemiennie będą pojawiały się tego typu filmiki. Będzie kilka filmików o cywilizacjach starożytnych, kilka będzie filmików o polskich wynalazcach i przez jakiś czas, jak mówię, będą pojawiać się one na przemiennie. No i to tyle. Dziękuję bardzo za wysłuchanie i do usłyszenia następnym razem. Cześć.